Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy dzisiaj poniedziałek. Teraz weekend się odpoczęło. Teraz możemy lecieć dalej z robotą. Dzisiaj jeszcze sieczkarnię zostawiamy. Ale ten, jak przyjdzie czas, to silnik będzie wyciągnięty. I już jest postanowione, że zawozimy go do remontu do Iławy. Tam jest taka firma, która specjalizuje się w remoncie takich silników. Będzie podpięta od razu pod hamownię i będziemy już mieli później po remoncie taki wykres cały. Oni też ją docierają na tej hamowni, także będziemy mogli ją włożyć i od razu jechać w pole, że tak powiem. No i będziemy od razu wiedzieć, ile koni ma ta sieczkarnia. Także no, mi się wydaje, że będzie najlepszą opcją. Rozbiorą ją najpierw, zrobią nam wycenę kosztu naprawy. No tak, do 35 tysięcy jak będzie koszt, to będę ją remontował. Jak będzie więcej, to się zdecyduję na drugą opcję, czyli na wymianę silnika, bo jest opcja kupna za troszkę mniej, też z gwarancją i takie inne rzeczy. No a dzisiaj chłopaki już zaczęli czyścić tutaj ten silos, co mamy tutaj. No, jak się nazywa? No tu na tej płycie gnojowej, gdzie są te kostki, będziemy tam przerzucać tą trawę z zeszłego roku i lucernę. Ona osobną pryzmę zrobimy, ją trochę węższą i dłuższą, żeby nie było szans, żeby się grzała. No i ten, i brat, jak tutaj będzie wyczyszczone, wsiada na tę szóstkę i jedzie kosić lucernę. Wtedy jutro w czwartek będziemy zgrabiać, a w środę mam umówioną sieczkarnię na zbieranie, także trzeba to tak uwidąć, żeby się zgrać z tym wszystkim. Także no, tu chłopaki teraz ładują ostatnie resztki i ten, i będziemy działać dalej. Ale najpierw zajmiemy się tutaj tą pryzmą. Trzeba siatkę na to rzucić i opony. Także no, zaraz się tym zajmiemy, tylko chłopaki wywiozą ostatnią przyczepę tutaj tego syfu stąd i działamy.
jesteśmy już po przerwie. Tutaj ładnie przykryta pryzma. Opony raz przy razie są. Także no, będzie ładnie dociśnięte. Będzie lepiej. Teraz idę otworzyć tą pryzmę tam, co jest, bo będziemy, no będę ją przewoził. Także no, tutaj trochę opon jeszcze zostało, to się rzuci na tą pryzmę tutaj obok i będzie dobrze, bo tutaj teraz muszę tą odkryć, no i będzie się przewozić. Trochę tego jest, no zostało tam mniej więcej 15 metrów pryzmy. No i potem będę jutro tutaj, no tu będzie sprzątane i tą ziemię będę ściągał i rozprowadzał tutaj tak samo jak było po tamtej stronie. Także no, zobaczymy jak to będzie szło. To mam talent, się chyba muszę zgłosić. Zobaczcie jak baloty wziąłem. A, 4, tylko jak ułożone. Miałem 6 z początku, no ale tam od razu jednego zgubiłem i tu teraz jednego zgubiłem, więc ciężko będzie odstawić. No i tutaj zrobię pryzmę. Tutaj tą folię wziąłem z recyklingu, że tak powiem, z tamtej pryzmy. Wyłożę na ścianę i zacznę tutaj robić tą pryzmę. Tu jeszcze delikatnie muszę posprzątać, bo tu jest brudne. Także folię wezmę na bok i zgarnę tutaj to jeszcze. No hej. Szczególnie kosiarki mam podczepione, przesmarowane, możemy jechać. Jedziemy już kosić lucernę. No już jest późno, bo już cała się położyła. W kwiatach jest. Już kolejna wyrasta. No i jesteśmy na miejscu. Rozwiniemy. Chyba jeszcze będę musiał później ustawić jeszcze dokładniej. No, lucerna dobrze ponad pas. Zobaczymy. Jeszcze dzisiaj akurat przykrywaliśmy jeszcze pryzmę żyta. Nie wiem co nas skłoniło, żeby zrobić oponę przy oponie. No z 4 godziny się męczyliśmy. Jak nie więcej. No ale już jest zakryte. Na szczęście nie muszę tam pomagać dalej sprzątaniu, mogę sobie spokojnie pokosić.
to już się położyła. Rozumiem tak. Troszeczkę zostaje. Nie daje rady wszystkiego skosić. Dobra, to najpierw zrobię kilka rundek dookoła i wtedy do was dołączę. No, folia wyłożona. Jedziemy teraz załadować przyczepę i zobaczymy, jak to będzie szło. No i pierwsza przyczepa załadowana. Ale ciężaru jest, czuję. Jest masa teraz. Za dużo naładowałem. Lepiej trochę mniej ładować. To jednak jest cięższe. Ale w miarę fajnie też trochę wymieszało. Dobra. O kurde, ale ciepło. Otworzymy okno, szyber, dach. Będzie szło lemieszem, ale raczej go zdejmę i założę od razu ten rozdrabniak. O, czyli rozdrabniak, bo tym lemieszem nie idzie. Ciekawe, co tutaj się stało. Tego się obawiałem. Ogólnie się położyła. Znaczy, nie w tą stronę, to nie może ściąć. Pod włos tak, ale takie pod włos jeździć, to nie wiem, na cały tydzień to. To widać. Mi dupko. Daje się tutaj to. Tutka lucejna, no ale sięgam już. No nic. Jestem w stanie się tutaj. Spróbuję trochę. Troszeczkę opuściłem, przechyliłem do przodu, zobaczymy, czy to coś pomoże tutaj. No
ciężko stwierdzić, bo opuściłem tą przednią. No niby kosi lepiej, ale ta jest tak jak była, a kosi jeszcze lepiej. Po prostu zależy jak się ustawiło. Dobra, tu. Dobra, jeszcze kawałek skoszę. Zobaczymy jak to będzie podwóz później. Czy nie będzie kosiło za nisko przypadkiem. Zbyt dużej różnicy to chyba nie robi. Puściłem i teraz troszeczkę nisko jest. A ustawię tak jak było. Mięciutko jest, trochę szpurów robię. Przejeżdżałem przez środek. Prosto jak strzała. O. Krzywa strzała, ale krzywo też prosto. Nagrałbym jakieś ciekawsze ujęcie, ale akurat zabrał mój opatentowany magnes. No i nie mam czym nagrywać. Nie mam opaskę na głowę i to wszystko. Coś mądrego chętnie bym też powiedział, ale się nie znam. Nie wiem czy Braw wspominał, ale silnik przeczkalni to jednak będziemy po prostu damy do żeby remontowali nasz własny silnik. Ogólnie cieszę się z tego powodu, bo jednak no, to wyremontowane to nie wiadomo, nie? Jeszcze się dowiedziałem znajomego, że tam mogą być inne pompy. Inaczej jest zestrojona. W tych ciężarówkach niż w przeczkarni, więc jakby to w ogóle tak i tak. Oj, zły pomysł. Dziwne te pole.
jest. Ciężko ma podjechać. Oj. Jego prywatny, czy tam od tego? Chyba jest zamknięty, co? Jo. To daj jego prywatny, bo wąż od szopera znowu pęka, jeszcze karmić muszę. Ten sam? Nie, inny. On tam już był chyba uszkodzony, nie? No. Dobra, to zaraz ci wyślę. No i dobra. Pęk wąż w szoferze. Kurde, nie otworzyłem. No i dobra, pęk w szoferze wąż. Ale na szczęście tutaj w miejscowym sklepie, gdzie... Kurde, Weronika była. W miejscowym sklepie, gdzie zakuwają węże, przyjedzie mi, otworzy i zakuje. Także no, fajnie, że jest taka możliwość, bo jeszcze karmić muszę. No a bez, bo to jest wąż od krokodyla. Bez krokodyla to ani rusz. Przyjechałem trochę szybciej, ale wolę, żebym to ja musiał czekać, niż tutaj właściciel. No i dobra, mamy 11. Ja jeszcze do jarni muszę przybudować, złożyć filmik i spać. Także na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.